Są takie produkty, które wcale nie są słodkie, a w istotny sposób wpływają na nasz poziom cukru po posiłku. Niektóre z nich są źródłem tak zwanego ukrytego cukru prostego, czyli mają w swoim składzie po prostu dodany cukier, aby na przykład nam bardziej smakować, wręcz stwarzać pewne uzależniające połączenie tłuszczu i cukru. Inne są naturalnymi produktami, które są na przykład źródłem bogatym w skrobie i w ten sposób intensywnie wpływają na poziom cukru, szczególnie gdy zjadamy naraz ich większe ilości. Dlatego przygotowałam taką listę 8 produktów, które wielu z nas je na co dzień, ale nie zawsze mamy świadomość, że są one źródłem węglowodanów czy nawet cukru prostego lub są produktami bogatoskrobiowymi i mogą w istotny sposób wpływać na glikemię poposiłkową. Co ważne, niektóre z nich warto faktycznie mocno ograniczać w swojej diecie i spożywać sporadycznie, a niektóre z nich absolutnie nie wymagają ograniczania, ale warto nauczyć się odpowiednio komponować z nimi posiłki, żeby nie wpływały aż tak intensywnie na glikemię po posiłku. Szczególnie jest to ważna wiedza, jeśli mamy insulinooporność, stan przedcukrzycowy czy cukrzycę jakiegokolwiek typu. Więc jeśli uznasz, że ten film był ciekawy i może się przydać komuś z swoich znajomych, z rodziny, no to koniecznie prześlij go dalej. Cześć, z tej strony Małgorzata Bekier, jedna druga kanału w związku z cukrzycą. Jestem farmaceutką edukującą w sieci o leczeniu i profilaktyce cukrzycy, stanu przedcukrzycowego oraz mówię o szeroko pojętej profilaktyce i trochę zdrowszym stylu życia. Pierwszym produktem, który istotnie wpływa na poziom cukru, ale wcale nie jest słodki, a wręcz często służy jako podstawa słonych przekąsek, takich z piekarnika, które łatwo przygotować na przykład na domówkę, jest, uwaga, gotowe ciasto francuskie. Skład takiego przykładowego ciasta francuskiego to głównie mąka pszenna i tłuszcz i niestety często jest to tłuszcz palmowy. Na 100 g produktu mamy aż 33 g węglowodanów, w tym 2 g cukrów prostych oraz dużo tłuszczu, bo 23 g, z czego aż 14 g to tłuszcze nasycone, czyli te, które zdecydowanie każdy z nas powinien ograniczać. Co prawda ten tłuszcz oraz troszkę białka sprawi, że wzrost poziomu cukru może nie być aż tak gwałtowny, jakbyśmy na przykład, nie wiem, najedli się słodkich żelków, ale to nie zmienia faktu, że samo takie gotowe ciasto francuskie jest produktem raczej rekreacyjnym i nie powinno pojawiać się w naszych posiłkach na co dzień, nawet jeśli nie chorujemy na cukrzycę. Wafle ryżowe. Kolejnym przykładem są wafle ryżowe, które przez producentów są wręcz często pokazywane jako takie fit, lepsze zamienniki chleba. Na opakowaniach często widać takie kanapeczki, które miałyby mieć wręcz jakieś właściwości odchudzające. I przez to można mieć trochę mylne oczekiwania w stosunku do takich wafli, jeśli nie spojrzymy z tyłu na tabelkę. W 100 g takiego produktu mamy aż 88 g węglowodanów, z czego tylko nieco ponad 1 gram to cukry proste. Oczywiście jest troszkę błonnika i białka, ale finalnie i tak jest to produkt głównie węglowodanowy. No i oczywiście nie jest to nic dziwnego, bo jak sama nazwa wskazuje, składnikiem są po prostu rozdmuchane ziarna ryżu. Oczywiście nie ma nic złego w samych waflach ryżowych, ale warto mieć świadomość, że kilka takich wafli w istotny sposób wpłynie na glikemię. Kolejnym przykładem są przeróżne panierki, czy to takie domowe, z bułki tartej, czy gotowe. Zerknijmy na taką gotową panierkę z Knora. Oczywiście składa się ona z bułki tartej, mąki pszennej, skrobi i przypraw. W 100 g takiej panierki mamy 70 g węglowodanów, z czego 3,8 g to cukry proste. Oczywiście jest też błonnik i białko, ale nie można też pominąć 3 g soli oraz tego, że po usmażeniu np. takich nuggetsów ta panierka wchłonie znaczne ilości tłuszczu. I taki posiłek istotnie wpłynie na glikemię posiłkową, ale z pewnym opóźnieniem. Takie posiłki, w których węglowodany są zatopione, obklejone tłuszczem, uwalniają się falowo w kilku etapach i dobrze widzą to osoby używające systemów ciągłego monitorowania glikemii. Widać wtedy, że glikemia po takim posiłku bardzo często wzrasta delikatnie po posiłku, później lekko spada i po 2-3 godzinach znowu wzrasta i jest to takie falowe uwalnianie tych węglowodanów właśnie zatopionych w tłuszczu. Panierowane i smażone mięso czy warzywa oczywiście nie jest kategorycznie zakazane, ale zdecydowanie każdy z nas, nawet osoby zdrowe, powinny spożywać je sporadycznie jako bardziej posiłki rekreacyjne, a nie, znowu, podstawa diety.
Kolejnym przykładem są warzywa strączkowe, jak na przykład fasola czy ciecierzyca. Dla ułatwienia zerknijmy na tabelę fasoli z puszki, już takiej ugotowanej. W 100 g fasoli czerwonej mamy ponad 15 g węglowodanów, z czego 0,8 g to cukry proste, a do tego aż 5,9 g błonnika i 7,2 g białka. Nie ma nic złego w fasoli, może być po prostu dobrym źródłem węglowodanów, bo zawiera też sporo błonnika, co zmniejsza, opóźnia jej wpływ na glikemię posiłkową oraz jest też źródłem białka roślinnego. Strączki zdecydowanie warto mieć w swojej diecie jako dobre źródło węglowodanów, ale po prostu patrzeć na to, aby odpowiednio komponować je w posiłkach, jeśli mamy stan przedcukrzycowy czy cukrzycę, i zwracać uwagę na ich ilość. Swoją drogą strączki mogą być świetnym takim zagęstnikiem czy bazą do różnych sosów czy zup zamiast mąki. W Meksyku często korzystałam z takiego sosu z czarnej fasoli, który był podawany do śniadania czy obiadu i on się świetnie komponował właśnie z warzywami czy z odrobiną mięsa. Makaron. Być może ten przykład jest dla wielu z Was oczywisty, ale chciałabym, żeby został tutaj w tej liście, bo widzę, jakie skrajne emocje i niezrozumienie budzi. Makaron, bez względu na to, czy to zwykły, czy pełnoziarnisty, jest źródłem węglowodanów. W 100 g jest około 70 g węglowodanów, z czego około 4 g to cukry proste. Do tego mamy trochę białka, około 13 g i troszkę błonnika, w zależności tutaj od rodzaju makaronu. Skąd tyle węglowodanów? Bo makaron powstaje po prostu z mąki. Co z tym zrobić? Czy osoba z cukrzycą czy stanem przedcukrzycowym musi go wyeliminować do zera? No nie, nie musi, ale musi patrzeć jednak na jego ilość w posiłku. Makaron to dla wielu z nas jest produkt, z którym po prostu bardzo łatwo przesadzić. Ja jako osoba zdrowa nie ważę i nie liczę swoich posiłków, ale makaron jest pewnym wyjątkiem, bo znam już siebie i wiem, że mogę zjeść go naprawdę bardzo dużo, dlatego gotując dla siebie porcję makaronu, po prostu go ważę. Zwykle taka porcja około 80 g jest całkowicie wystarczająca, gdy w posiłku mam jeszcze warzywa, jak i jakieś mięso czy inne źródło białka. Gotowe sosy, szczególnie azjatyckie. Gotowe sosy są bardzo często dodatkowym źródłem węglowodanów w posiłku, ale takie azjatyckie, jak na przykład gotowy sos do Pattaya, to już szczególnie. Ostatnio wpadł mi w oko taki gotowy sos Blue Dragon. Na 100 g takiego produktu mamy aż 31 g węglowodanów i z tego aż 22 g to cukry proste. To bardzo, bardzo dużo. Dla porównania powiem Wam, że taki słodki soczek w kartoniku czy Coca-Cola ma około 10 g cukru prostego na 100 g. No to widać różnicę. Skład tego typu sosów jest też bardzo średni, nawet nie wiem, czy warto je spożywać rekreacyjnie. Pewnie już lepiej pójść raz na jakiś czas na Pattaya do restauracji. W składzie poza wodą i przyprawami mamy syrop glukozowo-fruktozowy, cukier, skrobię ziemniaczaną i niestety też trochę tłuszczu palmowego i sporo soli. Koncentrat pomidorowy. Ten przykład jest dość nieoczywisty. Koncentrat pomidorowy, na przykład pudliszki, zawiera w 100 g produktu 19 g węglowodanów, z czego 15 g to cukry proste. Jednak producent nie podaje, aby do produktu dodano cukry, więc są to po prostu cukry pochodzące z dużej ilości pomidorów. Natomiast może od razu dodam, że czymś innym jest ketchup. Tutaj już mamy często cukier dodany. Dla przykładu, w 100 g keczupu pudliszki mamy 35 g węglowodanów, z czego 30 to cukry proste. W składzie keczupu jest przecier pomidorowy i oczywiście cukier. I znowu, keczup nie jest zakazany, ale warto wiedzieć, że jest to produkt wysokowęglowodanowy i po prostu zwracać uwagę na to, ile tego keczupu na talerz czy do posiłku używamy. Takich produktów jest oczywiście o wiele, wiele więcej. Szczególnie bardzo często są to produkty przetworzone, jak na przykład chipsy, czy gotowe dania, sosy, ale też, uwaga, często są to produkty w pełni naturalne, jak twaróg, mleko, jogurty naturalne, które po prostu zawierają naturalnie występujące cukry proste i jest to całkowicie normalne. I tak jak już powiedziałam wcześniej, niektóre z takich produktów, szczególnie te o małej ilości białka i błonnika, a na przykład dużej ilości tłuszczów nasyconych czy dodanego cukru prostego, nie powinny być podstawą naszej diety i takiego odżywiania na co dzień, a raczej
mogą się pojawiać sporadycznie rekreacyjnie. A z kolei przy innych, takich jak chociażby strączki, makarony, pieczywo, warzywa bogato-skrobiowe jak ziemniaki, po prostu powinniśmy kontrolować porcje i odpowiednio komponować z nimi posiłki. Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, będzie mi miło, jeśli prześlecie go dalej. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!